Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dziś przyszła pora na sklep z zabawkami. Zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj zestaw LEGO Creator o numerze katalogowym 31105. Jest to sklep z zabawkami. Zestaw pochodzi z 2020 roku, a jego cena katalogowa to 179,99 zł. W zestawie znajdziemy 554 elementy oraz dwie minifigurki, nawet które tutaj widzimy na przodzie naszego opakowania. No i na przodzie opakowania widzimy tutaj naszą główną konstrukcję, czyli sklep z zabawkami, razem z tą bujaną rakietą. Po prawej stronie widzimy alternatywne konstrukcje, które możemy zbudować. Widzimy tutaj, że to jest zestaw 3 w 1, LEGO Creator, kategoria wiekowa 8+. Tu z tyłu, za tym naszym sklepem z zabawkami, widzimy inny zestaw LEGO, sklep zoologiczny i kawiarenka o numerze katalogowym 31097. No i na górze widzimy tutaj jeszcze niebo i jakieś tam pojedyncze chmury. I przejdźmy sobie teraz może do tyłu opakowania. No i na tyle opakowania widzimy nasze trzy konstrukcje, które możemy zbudować z tych klocków. Są one tutaj pokazane w znacznie większej skali niż z przodu opakowania. No i tutaj mamy nasz sklep z zabawkami, tą bujaną rakietę. Widzimy tutaj nasze dwie minifigurki. Widzimy, że na dole mamy sklep, u góry jakieś mieszkanie. Tutaj widzimy doniczki na parapetach przy oknach. Tak samo i tu mamy przedstawione wnętrze naszego sklepu z zabawkami. Od drugiej strony, jak to się w środku prezentuje. No i przechodząc dalej, tutaj mamy przedstawioną naszą cukiernię. No i na dole po prawej stronie mamy przedstawioną naszą kwiaciarnię. Tutaj na górze widzimy róże, z przodu tutaj bardzo dużo kwiatków. Tutaj jakiegoś klienta, który już idzie z pieniążkami do kwiaciarni. No i panią, która tutaj prawdopodobnie te kwiatki nam sprzedaje. No i przechodząc do naszej instrukcji składania, jest ona dosyć gruba, ale to jest jedna instrukcja do tego zestawu i mamy w tej instrukcji zawarte wszystkie trzy konstrukcje, które możemy zbudować tutaj z tych naszych elementów. Tutaj sklep z zabawkami, jak widzimy, składamy w 163 krokach. Przekartkujmy sobie szybko dalej i zobaczmy, w ilu krokach poskładamy naszą cukiernię. A naszą cukiernię poskładamy w 91 krokach. Zobaczymy też przy okazji, ile klocków nam z danych konstrukcji w kolejnym filmie zostanie. I tutaj naszą kwiaciarnię poskładamy w 89 krokach. No tutaj jeszcze mamy reklamę innych zestawów, przedstawiony nasz sklep z zabawkami, tutaj mamy food truck, wykaz użytych elementów, no i ostatnia strona naszej instrukcji. No i mamy tu jeszcze nasze klocki, ja już raz sklep z zabawkami miałem poskładany, teraz na potrzeby tego filmu idę sobie go poskładać drugi raz, no i widzimy się w sklepie z zabawkami. No i po chwili nasze klocki zamieniły się w sklep z zabawkami. Tutaj na pierwszym piętrze mamy również mieszkanko z balkonem, a tu po lewej stronie widzimy jeszcze taką oto rakietę. Ale najpierw przyjrzyjmy się może nieco bliżej samym minifigurkom. No i mamy tutaj w zestawie dwie minifigurki. Najpierw przyjrzyjmy się może nieco bliżej tej pani, która tutaj sprzedaje w tym sklepie z zabawkami. Ma ona takie oto dłuższe włoski. Jak widzimy, na główce ma nadrukowany lekki uśmieszek, okulary. Figurka nie posiada żadnego alternatywnego wyrazu twarzy. Mamy tu taką żółtą koszulkę, widzimy tu jakąś kieszonkę, z której wystaje długopis. Tutaj z drugiej strony również jakaś kieszonka, no i z tyłu bardzo ładny nadruk LEGO, czyli podejrzewam, że pani po prostu sprzedaje w sklepie z zabawkami LEGO. A drugą minifigurką jest taki oto chłopczyk, który ma krótkie, nieruchome nóżki. Taki oto torsik z rozpiętą kurtką, pod spodem widzimy jakąś koszulę białą. Na kurtce również widzimy jakieś kieszonki. Z tyłu też torsik ma nadruk dalszą część kurtki. Widzimy uśmiechniętą buźkę. Z drugiej strony taki jakiś zakłopotany, więc ta figurka ma alternatywny wyraz twarzy. No i takie oto brązowe włoski. No to przejdźmy teraz może do samej rakiety. No i mamy tutaj poskładaną naszą rakietę, która posiada bardzo fajną funkcję bawialną. Możemy sobie tutaj umieścić w środku naszego chłopca. I tutaj tym oto kołem zębaty możemy tutaj tę rakietę oto wprawiać w taki oto ruch. No i nasz chłopczyk na pewno jest zadowolony, że może się w takiej rakiecie pobujać. Naprawdę bardzo fajna funkcja bawialna tego zestawu. No i sama rakieta prezentuje się też naprawdę bardzo ładnie. No i teraz możemy sobie przejść już do samego sklepu z zabawkami. No i mamy teraz już nasz sklep z zabawkami, który znajduje się na parterze tego budynku. Na pierwszym piętrze, jak wcześniej mówiłem, mamy mieszkanie, gdzie z drugiej strony mamy wyjście na balkon. Są tam drzwi, które za chwilę sobie zobaczymy. No i na dachu, jak widzimy, siedzi sobie jakiś tam ptaszek. I tu mamy jeszcze taką oto wieżę na dachu. No i teraz zobaczymy sobie, jak wygląda nasz sklep z zabawkami. Jak widzicie, górę, czyli mieszkanie i dach, możemy sobie zdemontować, żeby tutaj nieco lepiej widzieć ten nasz sklep.
No i na przodzie mamy tutaj, na samym rogu tego sklepu, mamy na górze taką oto kolejkę. Mamy tutaj bardzo ładne przeszklone drzwi. Tutaj wyłożone tutaj wejście takimi tajlami. Tutaj mamy jakiegoś takiego angielskiego strażnika. Tutaj mamy latarnię. No i tu mamy jakiś taki automat z zabawkami, czy coś w tym stylu. Jak widzimy tutaj przez szybę ze sklepu, widzimy jakąś ciężarówkę. Tutaj samolot. Jeżeli sobie obrócimy, to tutaj widzimy kasę. No i możemy, myślę, już przejść teraz do środka naszego sklepu i zobaczyć, co my tutaj w tym środku mamy. Ano mamy tutaj taką oto ladę, na której widzimy tą kasę fiskalną, którą również widać od zewnątrz przez szybę. Na ladzie leży również jakiś pieniążek. Widzimy tutaj też wspomnianą ciężarówkę, jak i nasz samolot. No i tu na ściance widzimy zestawy Lego. Mamy tutaj między innymi zestaw Lego Creator Expert kawiarnia na rogu o numerze katalogowym 10182 i naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. No i będąc przy temacie zestawów Lego, nie widzę w tym sklepie żadnych mocków, no chyba że jest to ten samolot i ta ciężarówka, o którą tutaj widzimy, ale zdecydowanie lepsze mocki znajdziecie na kanale Lego z Jackiem, na który Was serdecznie zapraszam. Znajdziecie u niego naprawdę świetne mocki. Czy to straż pożarną, która rzeczywiście gasi pożary, czy to statki, które bardzo ładnie pływają, ale również jakieś samochody terenowe, które potrafią skakać. Także naprawdę warto odwiedzić jego kanał. A teraz przejdźmy już może do pierwszego piętra. No i przejdźmy sobie teraz do pierwszego piętra naszego sklepu z zabawkami, na którym znajdziemy właśnie wspomniane mieszkanie oraz balkon. Na uwagę na pewno dla mnie zasługuje tutaj ten fakt, że to mieszkanie jest tutaj u góry tak na pół okrągło wypuszczone i prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie. Znajdziemy tutaj również na parapetach jakieś kwiatki, bądź może są to też to doniczki. Widzimy zielone kwiatki, być może już nawet kwitną na pomarańczowo. No i przejdźmy sobie może na drugą stronę i zerknijmy na wspomniany balkon. Mamy tutaj taką lampę, widzimy tutaj kwiatuszki. Mamy tutaj drzwi, którymi możemy wyjść z mieszkania na balkon i tutaj jest jeden minus tego zestawu, ponieważ nie jesteśmy tych drzwi otworzyć do końca, ponieważ dobijają one tutaj do tego murku z balkonu. Ale przechodząc teraz do samego mieszkania, pozwólcie, że trochę zmienię kadr. No i teraz już możemy nieco bliżej przyjrzeć się samemu mieszkanku. No a w mieszkanku znajdziemy tutaj kwiatek. Widzimy tutaj łóżko na dwie minifigurki. Co prawda dwie minifigurki na nim się nie zmieszczą, ale tak to wstępnie zostało, myślę, przemyślane. Widzimy tam z tyłu taką wysoką lampę podłogową. No i w rogu jakiś stoliczek, na którym również stoi kwiatek. I tu przy wyjściu na balkon mamy jakiś taki ładny, zielony dywanik. No i w sumie mieszkanko jest małe, ale wygląda całkiem przyzwoicie. No i przyjrzyjmy się może jeszcze na sam dach, co znajdziemy na tym dachu. No a na dachu znajdziemy wspomnianą jeszcze taką wieżyczkę na dachu i taki oto ptaszek, który sobie nam tutaj przyleciał. No i być może ładnie świerka. No akurat moja papuga chyba siedzi cicho. Powiem Wam, że po tylu latach już nawet nie zwracam na to uwagi. Mogłaby się przynajmniej odezwać, jak już tu ten ptaszek na tym dachu siedzi. No i przechodząc do podsumowania tej głównej konstrukcji, którą możemy zbudować z tych klocków, jest ona naprawdę w mojej ocenie świetna. Wszystko, co powinno się tutaj znaleźć, w mojej ocenie jest. No może poza jednym szczegółem, że w sumie tak naprawdę nie wiem, jak te minifigurki mają tutaj na te pierwsze piętro wejść. Ale poza tym szczegółem, no i tymi wspomnianymi drzwiami, prezentuje się zestaw naprawdę, naprawdę świetnie. No jeszcze zdążyłem tutaj po drodze panią sprzedawczynię wyrwać. Minifigurka chłopczyka też mi się jeszcze tutaj przewróciła. No ale zestaw naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i myślę, że w kolejnym odcinku pojawią się alternatywne konstrukcje, które możemy zbudować z tych klocków. A w dzisiejszym materiale to już wszystko. Jeżeli materiał się spodobał, zostaw łapkę w górę. Napisz jakiś komentarz. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. No a na dzisiaj to już wszystko. Cześć!